Po fenomenalnym dla Adama Małysza sezonie 2000-2001 polscy kibice z niecierpliwością oczekiwali letnich zmagań w ramach skoków narciarskich. Wszyscy chcieli zobaczyć Orła z Wisły latającego po wygraną w zawodach latem. W cieniu wielkiego mistrza i dominatora sezonu zimowego czaił się jednak Polak, który odpalił dosyć niespodziewanie w trakcie letniego Grand Prix 2001. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, a dziś przybliżę Wam kulisy życiowej szansy Wojciecha Skupnia, czyli niespełnionego polskiego talentu. Przez większość sezonu 2000-2001 Wojciech Skupień, bo na nim się dzisiaj skupimy, zbierał małe, choć solidne punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Większość osób pewnie kojarzy dziś tego skoczka z występu w Chamonix w sezonie 1995-96, gdzie spadł na 54 metry i zaprzepaścił szansę na sukces w ostatecznym rozrachunku, czy też potężnego 68-metrowego skoku na skoczni w Płopio. Wojtek w zimowych startach miewał jednak całkiem przyzwoite występy. 10. miejsce w Engelbergu w sezonie 99-2000, czy 6. i zarazem najlepsze miejsce w karierze w zawodach w Iron Mountain, również w sezonie 99-2000. Do kampanii letniej w 2001 roku Adam Małysz przystępował w roli głównego faworyta do wygrania całej klasyfikacji. Polak bez trudu rozprawił się z rywalami na inauguracji sezonu w Hinterzarten. Pierwszy konkurs wygrał dosyć pewnie. Skupień był 24, jednak pewnego dnia był dosyć sensacyjnie najlepszym z Polaków. Adam Małysz zaliczył gorszy występ i zepsuł drugi skok, efektem czego było 9. miejsce. Wojciech zajął 7. miejsce, a sam konkurs padł łupem Martina Helwarta, który notabene uzyskał 111 metrów. I jako jedyny tak mocno zbliżył się do niepobitego wciąż rekordu Adler Schanze HS108. Przejdźmy jednak do konkursu, w którym bohater odcinka zaliczył niebywały występ. Konkurs rozgrywany był w niełatwych warunkach. Skupień wylosował szczęśliwie. 21,5 metra i prowadzenie po pierwszej serii. Nie dał rady Małysz, uplasował się tuż za nim. Nie dał rady ówczesny lider Grand Prix, Martin Schmidt. Zajął 5. miejsce na półmetku zmagań. Mieliśmy zatem dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Szczęście obróciło się w drugiej serii. Witthölzl wykorzystał warunki i uzyskał 127 metrów. Austriak, który był na 10. miejscu po pierwszej turze, zyskał szansę na podium w konkursie. Dobrze skoczył też Janne Ahonen, osiągając punkt konstrukcyjny. 120,5 metra. Przyszła pora na Polaków. Małysz skoczył 122 metry i uplasował się za Witthölzlem. Wszystkie oczy skierowane były na Skupnia. Lider po pierwszej serii niestety nie utrzymał prowadzenia w drugiej serii, ale skoczył wciąż bardzo dobrze. 115,5 metra, jak na okoliczności drugiej serii, to był solidny skok. Niestety Wojtek przegrał podium z Ahonenem o zaledwie 0,2 punktu. Życiowa szansa przepadła. Konkurs wygrał Andreas Witthölzl, wyprzedzając drugiego Małysza o 1,3 punktu. W drugiej części letniej kampanii Skupień popadł w przeciętność, będąc 13 w Sztams i błąkając się w okolicach miejsc 20-25 w Japonii. Zgromadził łącznie 136 punktów, zajmując 12 miejsce w łącznej klasyfikacji. Adam Małysz koniec końców okazał się triumfatorem letniego Grand Prix 2001. Polak dawał radę, plasował się w następnych konkursach na wysokich miejscach, co przy nierównej formie rywali było kluczowe. Skupień popadł w totalną przeciętność, nie osiągając nic wielkiego. Ostatni start w Pucharze Świata zaliczył 10 lutego 2007 roku w Billingen. Na Mistrzostwach Polski w 2009 roku w Zakopanem oddał ostatni skok w karierze. Nie wszyscy wiedzą o tym, że nawet Wojtek Skupień miał swój epizod w czołówce skoczków narciarskich. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi dowiedzieliście się w końcu, że Wojtek Skupień nie tylko szorował 90 metrów na skoczniach dużych, lecz także potrafił mieć dobre momenty. Syn Wojciecha przez kilka lat startował w zawodach rangi FIS. Mimo wysiłku w 2019 roku zawiesił narty na kołku. Liczę, że ten materiał Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli zachęcił Was nasz content. A jeśli już to zrobiliście, to do śledzenia naszego kanału. Zapewne o tej edycji letniego cyklu nagramy jeszcze pewien materiał. Tymczasem życzę miłego oglądania letniego Grand Prix w Courchevel i mówię do usłyszenia. Cześć!